W naszym głosowaniu na mecz weekendu zwyciężył pojedynek Górnika Radlin z Polonią Łaziska Rybnickie. W związku z tym nasza kamera pojawiła się właśnie w Radlinie. Mecz zapowiada się niezwykle ciekawie, bo obie drużyny potrzebują punktów, by utrzymać się w okręgówce. Dobre wrażenie wiosną sprawia przede wszystkim Polonia, która bardzo pewnie wygrała dwa dotychczas rozegrane spotkania. Sędziowie wyprowadzają obie jedenastki na murawę. Za chwilę początek spotkania. Wcześniej jednak przedmeczowa mobilizacja po obu stronach. Mecz w pierwszych minutach często był przerywany grą faul. Nie było to spotkanie, które oglądało się w ten sposób, ale ciekawych sytuacji nie brakowało. W 16 minucie meczu goście wyszli na prowadzenie. Piłkę zbyt krótko wybił Kamil Szydłowski. Pierwszy strzał zablokowany. Futbolówka trafiła jednak do Pawła Chojki, który pokonuje Andrzeja Błatonia. Później znowu mieliśmy trochę ostrej gry. W międzyczasie gości przed utratą bramki uratowała poprzeczka. Niektórzy kibice spotkanie oglądali ze swojej prywatnej loży VIP, niektórzy zaś na stadionie dopingując swoją drużynę. W drugiej połowie Polonię po raz kolejny uratowała poprzeczka. Próba numer 1 Świętego i próba numer 2, tym razem minimalnie obok słupka. Napastnik gospodarzy bliski szczęścia i doprowadzenia do remisu. Polonia także miała szansę na gola. W bramce Górnika dobrze zachowuje się jednak Błatoń. To, co kilka minut wcześniej nie udało się Świętemu, powodzenie przyniosło w dalszej fazie meczu. Adam Chojka zdaniem sędziego fauluje napastnika Górnika i wskazuje na wapno. Do piłki podchodzi sam poszkodowany i wyrównuje stan tego meczu. Zobaczmy, co działo się dalej. Chojka po kontakcie z jednym z zawodników Górnika długo leżał na murawie. Do gry przygotowywał się Miłosz Krzywodajcz, ale zmiana nie była konieczna. Przy linii bocznej robiło się nerwowo, jednak wynik tego meczu nie uległ już zmianie. Górnik podzielił się punktami z Polonią i mecz zakończył się wynikiem 1-1.